Błękit nieba na tafli wód zmieniał się w ciemną noc. Musimy jeszcze znaleźć sobie miejsce na kilka lat. Kilka lat. Adam Stachowiak, gość programu Muzotok, jeden z najmłodszych jak dotychczas w historii audycji. Witam serdecznie. Witam, cześć. Graba. Smacznego, jeśli ktoś je. Graba, Adam, jesteś świeżą krwią w polskiej, na polskiej scenie muzycznej, ale już z pewnym dorobkiem. Historia jest bardzo ciekawa, ponieważ zaczęło się, jak miałem 4 latka. Wydałem wtedy swoją debiutancką płytę, która ma 12 zarejestrowanych w ZX-ie kompozycji. W pełni moich, znaczy w pełni, we współpracy z moim tatą, który napisał teksty do wszystkich, przepraszam, do wszystkich tych utworów. No i powstała bardzo fajna płyta, nazywa się Anielskie Przeboje 4-latka, jest utrzymana w klimacie disco polo. No i trochę ta muzyka we mnie ewoluowała, mam wrażenie, że całe szczęście. I dzisiaj wykonuję ją... Masz więcej niż 4 lata oczywiście. Tak, dokładnie 21 i gram z całym moim zespołem, co jest... No, nieczęsto się zdarza w polskim show biznesie, o czym przekonałem się przez ostatnie 1,5 roku, bo też dużo przeżywam i dużo doświadczam, poznaję wielu ludzi i okazuje się, że większość z nich, nie chcę rzucać żadnymi nazwiskami, ale wolą zagrać sobie na przykład z playbacku albo z półplaybackiem. My gramy zawsze full live i no tak jak Sławomir, wszędzie opowiada, że gra z całym zespołem full live i bardzo dobrze mu to wychodzi. No, jesteś, jak wspomniałem, no, wzruszyłeś wielu już w dorosłym swoim życiu piosenką Mamo, bardzo fajnym wideoklipem, który ma bardzo dużo wyświetleń na YouTube. Bardzo ważny utwór dla mnie w ogóle. Właśnie, historia jest no, z jednej strony wzruszająca, dla ciebie pewnie trudna, jakby nie patrzeć. Powstanie tego utworu to też jest bardzo ciekawa historia, ponieważ napisałem go wspólnie z moim przyjacielem, którego znam od ponad 4 lat dobrych. Jest autorem muzyki, nazywa się Michał Cielebąk i spotykaliśmy się wcześniej z naszym zespołem Sugar, który też powstał bardzo spontanicznie, to 2014 rok. I z takiej historii muzycznej grupa pasjonatów zaczęła pracować nad własnym materiałem i tak powstał właśnie utwór Mamo. Dostałem od Michała wersję instrumentalną do tego utworu i kompletnie nie wiedziałem, o czym napisać. I zobaczyłem na komodzie zdjęcie mojej mamy, która odeszła 2 lata wcześniej. I no jakoś tak nasunęło się samo, że trzeba chyba napisać o tym. I powstał moim zdaniem bardzo emocjonalny numer, który mi przyniósł bardzo dużo dobrych ludzi, takich serdecznych w większości. I też pootwierał wiele dróg takich muzycznych, na które bardzo ciężko pracowaliśmy z całym zespołem. Bardzo się cieszę, że tłum ludzi pod sceną dzisiaj śpiewa ten utwór, chociaż śpiewając go w The Voice of Poland bardzo się bałem, że może się nie spodobać. Wiadomo, że programy typu Talent Show wiążą się z tym, że mają taką opinię... Jest jakiś format, tak? Jest taki format, że na przykład przychodzi chłopak, śpiewa smutny utwór albo ma bardzo smutną historię życiową. Trochę też tak było w moim przypadku, ale wyszło to zupełnie spontanicznie i muszę przyznać i podziękować całej produkcji, która odważyła się pokazać prawdę w tym programie. No, jak wiemy po tych 2 latach, że to dało ci kopa, to niewątpliwie, tak? Mimo smutnej historii no, dla ciebie osobiście, byłeś wykonawcą, jednym z niewielu, którzy ze swoim utworem na takich talent show wystąpili. Tak, to też się w ogóle bardzo rzadko zdarza, że człowiek, który przychodzi na etapy blind tego programu, czyli przesłuchania w ciemno, wykonuje własny utwór. Ja wchodząc na scenę, jakieś 5 minut przed wejściem, przede mną śpiewała chyba Marcelina Mróz, albo któraś z innych moich znajomych, bo tam była w ogóle tak fajna atmosfera. Wszyscy, no to się powtarza, słyszałem o tym. Wszyscy się kochali, że pod sceną stałem dokładnie i powiedziała mi Kasia Rościńska, trenerka wokalna z The Voice, że mam się przygotować na to, że mogę zaśpiewać inny utwór. Że skoro już jest fortepian, skoro potrafię na nim grać, to jury, jeśli ktoś się odwróci, mogą poprosić mnie o to, żebym zagrał coś innego i żebym przygotował sobie jakiś cover czy coś. A zapytałem, czy nie będę musiał grać nic swojego, bo byłem naprawdę przerażony, jeśli chodzi o moją twórczość. Powiedziała mi, że nie, że to się raczej rzadko zdarza na etapach blind. Jeżeli już, to potem to jest wycinane i w ogóle bez sensu.
No okazało się tak, że... Opłaciło się, tak? W cudzysłowie oczywiście. Okazało się, że Marysia Sadowska bardzo chciała, żebym ja zaśpiewał i pokazali może z tego 30 sekund materiału, a debaty nad tym było 30-40 minut. Ja się broniłem, żeby tego nie robić, ale ostatecznie stanęło na tym, że muszę zagrać, bo bym nie wyszedł ze studia. I zagrałem utwór, który najbardziej siedział mi w sercu. No i dzisiaj ma ponad 13 milionów wyświetleń. Ja powiedział prawie 14. No nie. Tak, tak, no bądźmy. Zdobyłem za niego platynową płytę, za którą bardzo dziękuję wszystkim fanom, którym się ten utwór spodobał. I idziemy dalej, wygramy. No właśnie, rozmawiając o tym, co nagrałeś, albo ten. Poza tym wyszły dwa single z twojego materiału, który doczeka się płyty, mam nadzieję, ale o tym potem. Czyli dwa kolejne single. Przypomnij, jakie to są. Wracam co noc. To był pierwszy utwór, który wydaliśmy w lutym zeszłego roku. Dobrze mówię? Chyba tak. Ponad 4 miliony wyświetleń na YouTube. Tak. To też bardzo dobry wynik, za który bardzo dziękuję, bo nie spodziewałem się, że też po utworze Mamo jeszcze ktoś będzie chciał mnie słuchać. I okazało się, że utwór Wracam co noc bardzo spodobał się stacjom radiowym. Praktycznie wszystkie rozegrały go bardzo mocno w zeszłym roku. I kolejny utwór, Utopieni. Wtedy to była historia to był utwór dla mojej narzeczonej, że wracam co noc do niej do domu. Tak, właśnie chciałem ci wtrącić, ale skończyłeś, bo to kolejna historia, która potrafi wzruszyć tego osobę, która chce cię poznać albo cię poznaje, że to jest taki kolejny, tak? Do narzeczonej. Wiele osób myślało, że dla mamy jeszcze to jest ten utwór. Spotkałem się z komentarzami, szczególnie od razu jak ten utwór wyszedł, że śpiewam kolejny utwór dla mamy. No i to by było chyba takie już za bardzo. Pokazywanie, że jestem takim smutnym chłopakiem, bo nie będę robił całej płyty o mamie, a potem kolejnych i kolejnych. Mam takie pytanie trochę tendencyjne, aczkolwiek. No. Chodzi o to, że ta twoja dziewczyna narzeczona, pewnie zmiękczyłeś jej serce po utworze, zgodziła się twoją żoną zostać, tak? Tak, to jest też jest naprawdę fajna historia. Pozdrawiam oczywiście. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, czeka teraz na mnie w domu i... Tak, jutro do niej przyjadę. Jeszcze mamy Wrocław. A właśnie, a jeszcze tutaj taka myśl mnie naszła, że kolejny utwór powinieneś napisać dla córki. Tak. Jak będziesz już miał oczywiście. No chyba całą rodzinę już. Dziadek byłby, fotografy, które robił ale, dziadek. Ale to nie jest głupi pomysł, co? Czy ja wiem? No, spontanicznie powstanie na pewno. Pewnie tak. No, każdy twórca powinien pisać pod wpływem emocji. Wtedy powstają najpiękniejsze utwory. Cieszę się, że udaje mi się te utwory pisać w taki sposób, że one nie przeszkadzają. A jeśli przeszkadzają, to niedużej grupie odbiorców, ponieważ spotykam się z tym, że ludzie przychodzą na koncerty i mówią, że te utwory są naprawdę dobre i nie mam czego się wstydzić. Bo często się bronię przed tym, że ktoś mówi, że coś jest dobre z mojej strony, robiąc mix czy mastering każdego utworu, który wyszedł. Coś tam ci poprawiają. A wyszły trzy, to jestem bardzo krytyczny, szczególnie do swojego wokalu, więc cały czas ćwiczę. Mogę jeszcze zapytać o jedną rzecz? Proszę. Czy żona się wtrąca w utwory? Wtrąca się, ale w takim pozytywnym sensie. Rozumiem, wiesz, kiedy to było oczywiście pozytywne. Tak. Zostanie, przepraszam, ewentualnie. Nic się nie stało. Za każdym razem, kiedy jest gotowy utwór, pierwszą osobą, która krytycznie patrzy na niego, jest właśnie moja żona, bo ona potrafi powiedzieć, czy to jest dobre i czy napisałem też prawdę, ocenia, żeby mnie ściemniał ludzie. Cenzura. Tak. No i czasami zdarzy się, że to wprowadza takie kosmetyczne zmiany, jak na przykład że na końcu, żeby nie było, bo brzydko brzmi, albo wiem, albo takie słowa, które mogą mądre, brzydko... Mądre uwagi, kurczę. Tak, ona w ogóle skończyła teatrologię, kulturoznawstwo na Wydziale Teatrologii jakoś tak. I no, trochę zna się na to. A to dobry taki doradca. Tak, no cieszę się, że go mam. Nie tylko pomaga w tekstach, ale pomaga także życiowo. A poza tym mamy fajną ekipę, cały zespół, który z nami pracuje i właśnie żona też jest jego częścią. Znaczy nie samego zespołu, bo zespół gra na koncertach. Zrobimy chłopaków. Ona z nami jeździ i pilnuje ich wszystkich. Łącznie, przede wszystkim mnie, żebym... Bo zdarzy się tak, no nie ukrywajmy, że jest bardzo stresujący koncert. No i wtedy trzeba się wspomóc pewnym napojem wyskokowym. No dobrze, ale... Robiłem to w zeszłym roku. Byłem już pełnoletni, więc miałem prawo. I to zazwyczaj było
50 ml wódki na przykład. Ale, odszedłem od tego, bo okazało się, że człowiek wtedy i gorzej śpiewa, i gorzej się czuje, a no, tak nie powinno być, że człowiek wychodzi na scenę i jest no, chociaż pod wpływem alkoholu. Teraz całą płytę mam taki plan, żeby zrobić z całym zespołem, nagrać ją od A do Z, bo mamy gotowe aranże, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie 3 miesiące. Wszystko jest rozpisane w nutach. Pracowałem nad tym z kierownikiem muzycznym, Michałem, właśnie autorem muzyki do Mamo. I wydaje mi się, że brzmi to naprawdę ładnie, na pewno lepiej niż zeszłym. Wymień kolegów. Michał Cielebok to jest pianista, gitarzysta Christian Hein, nasz nowy nabytek od zeszłego roku Teodor Cyrulik, też świetny gitarzysta, basista Łukasz Gronowski i Tymoteusz Krajniak, nasza świeżynka, również perkusja. Fenomenalny skład i każdy z osobna ma taką zdolność do... taką wrażliwość muzyczną, której ja wymagam jako lider tego wszystkiego. Ale jesteśmy z ekipą bardzo dobrych przyjaciół i spotykamy się nie tylko na próbach, jak... Tak jak Stasi, nie? Za jakiś czas. Nie wiem, to bardzo odważne porównanie. Ale tego wam życzę. Dziękuję bardzo. Staramy się dawać 100% serca i na koncertach, i w studiu, a teraz bardzo ciężki przed nami czas, bo chcemy tę płytę w końcu nagrać. Właśnie, rozumiem, że będziecie trochę też tam łoić troszkę, tak? Tak. Trochę tak. To ludzie, którzy przyszli na koncerty w zeszłym roku, a było ich 38 dokładnie, plenerowych, wiedzą już, jak to będzie brzmieć. Jest to klimat popowo-rockowy około, z elementami funku, bardzo dużo gitar, żywych instrumentów, przede wszystkim pianina. Jest to trochę organiczne, brudne, ale nie odchodzimy też od tych dźwięków nowoczesnych, bo wiadomo, że rynek się zmienia i chcemy troszkę podążać za trendami, żeby ludziom się to podobało, ale przede wszystkim my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. A dasz komuś pośpiewać oprócz siebie? Na zespołu, czy to tylko... Wprowadzamy teraz bardzo ważną zmianę w naszym zespole, ponieważ gitarzyści są także świetnymi wokalistami i chcemy zrobić tak, żeby także śpiewali, bo póki co mamy chóry z komputera, to jest klik w uszach, ja to wszystko nagrywałem bardzo długo i brzmi to fajnie, to jest wyciszone, podbija troszeczkę wokal, ale no, inna energia jest, kiedy zespół gra na żywo, także śpiewa. Kiedy ta płyta i dlaczego tak późno? Ostre pytanie. No płyta chcemy, żeby wyszła jak najszybciej, bo po trzech singlach ludzie zaczynają od nas już tego wymagać. Wręcz dosadnie bym powiedział, bo ostatnio zdarzył... Nie ma jeszcze hejtu i mobbingu. Nie, ale zdarzył... Chociaż... Tak? Bo właśnie chcę do tego nawiązać. Ostatnio na koncercie zdarzył się transparent taki na 2 metry, kiedy płyta. Więc, chodnikowa. Chodnikowa. Nagrywamy ją, za chwilę wchodzimy do studia. Chcę, żeby to był naprawdę dobry album, więc postaramy się. Aranże są gotowe. Chcemy to jeszcze ubrać potem w odrobinę elektroniki, żeby nie było za bardzo organicznie, ale przede wszystkim, żeby instrumenty na to bym stawiał. To powodzenia na, że tak powiem, aktualnym paletku muzycznym i dzięki za wizytę w studiu programu Zatok. Ogromnie dziękuję. Gościem był Adam Stachowiak. Dzięki serdeczne. Zapach kawy jest ten sam, lecz smakuje dziwnie tak. Może za dużo chciałbym wiedzieć, być z tobą przy obiedzie, patrzeć w oczy, kiedy wciąż ty w słuchawce mówisz do mnie.